Dobra, idziemy z kolejnym odcinkiem. Jej! Paper Monster, jesteś z nami? Jestem. Co to były za emocje, ludzie? Nie wiem, w ogóle ciężko mi opisać, jak po prostu walka z czasem, walka z przeciwnościami losu, to wszystko się tu działo poza nagraniem. A, i oczywiście pękające na potęgę żarówki. Gdyby ktoś tęsknił za pękającymi żarówkami w klasyku, to nie wiecie, o co prosicie. Nie, dokładnie, to jest bardzo frustrujące i irytujące. Przy okazji lampy się same włączałem, trzeba je załączyć z powrotem. Dokładnie. Dobra, i kto przyjechał? Zara. A, dobra, Zara. No, zarobiła kupę forsy. Nie będziemy tak nią wbijać na trzeci poziom, bo to nie ma sensu, nie? Marnować czasu. No, tutaj macie, o proszę, dostała awansik, także... Tak. Tyle z jej pracy i naszego zainteresowania nią. Tak, ona tu ma sprzątać po sprzątaczce. Tak, mamy naszą gejszę, wbiliśmy z nią przyjaźń, z naszą gejszą, Teresą. No. Tak, dokładnie. Będziecie mieli szybki urywek z tego, jak to wyglądało. Dokładnie. I co jeszcze się stało? Aha, i no, wbiliśmy mu te wszystkie wymagane umiejętności, czyli kreatywność, ciało i charyzmę. No i tego tak potrzebnych przyjaciół, czyli Dudleya. Dobra, to co, ona odbierze telefon? Mhm. Dudleya poprawiliśmy przyjaźń z Dudleyem i Dudleya z Dudleyem. I właśnie się zaprzyjaźniliśmy z tą Teresą, naszą gejszą, wyznania gejszy. O nie! Dokładnie. Spadło nam z nim? Nie, to było jak to się nazywa? Ostrzeżenie, dobrze, to trzeba zaprosić Dudleya. Albo pogadać z nim przez telefon. Dokładnie. To jakoś to ogarniemy. Tak, niech Pączek wróci z roboty. Zobaczymy, czy wbijemy awans, bo jak widać, mamy tylko taką jedną kreseczkę humoru, bo w ostatniej chwili dosłownie wbiliśmy kondycję wymaganą. I... Yes! Nie! Udało się, ale przycitowaliśmy. Ile zarabiamy? 1000. Jesteśmy premia jeszcze, okej. I 500 będziemy dziennie. No to już jest coś, bo się nabijaliśmy przed chwilą. O! To kupujemy! To kupujemy, ten Sonic Shower, bo to będzie pożyteczna rzecz, to nam strasznie szybko higienę będzie wbijać. Więc to jest, o ile to nie będzie kosztować z 5000, nie? Dokładnie, sprawdzimy sobie. Tak, sprawdzimy. O, Matko Boska. O, Matko Bosko, dobra. Jeszcze jeden kumpel do wbicia. Ojej, To będziemy poza odcinkiem godzinami, w ogóle tak, poza odcinkiem, ile my połączasowa godzinę ogarnialiśmy, nie? Pomiędzy tym poprzednim odcinkiem, a tym teraz. A co to tam jedzie? No, że Pączek stał na przejściu. Aha, okej, dobra. Jezus, no, już dobra. Się bałam, że wiesz, to znowu do pracy trzeba, bo czasami tak było, że był awans i zaraz do roboty iść. Do roboty, a mamy od... Tak samo. Okej. Okay. I o godzinę dłużej pracujemy. O nie, to już nam komplikuje sprawę. Mniej czasu na imprezki. To co mam zrobić teraz? Niech kupić zje, tą shower? Niech zobaczymy, zje. Ile kosztuje. Dobra, tylko czekaj, akurat wlazło mi się do trybu budowania, bo jestem... Gdzie to jest? To będzie to? No, miałaś rację. Kurde. No popatrz, jeszcze komfort ci to wbija, nie? Nie, piękna zabawka, ale pieniędzy nie mamy. Pieniędzy nie ma i nie będzie. No. To jest przykre. Niestety. Dobra, niech no coś dobra, zje. Zara będzie musiała dzielnie łazić do pracy, wbijemy, ona zarabia 270, no to tak,
kroczek po kroczku wbijemy na to 3999. Dokładnie. Dobra, czyli co, robimy teraz imprezkę, nie? No, znaczy, chyba tak, tylko ogarniemy mu humorek, nie? Dobra, i co, opuszczamy ten dzień pracy na imprezę? Opuszczamy. To sobie jeszcze jednego dobra. Przyjaciela rodziny wbijemy. Kto to tam się dobija do nas? A, ta baba. To jest ta Mimi, czy ona się tam... Ja nie wiem, czy to jest ta Mimi. Mi się wydaje, że ona inaczej jednak wyglądała. Myślisz, że to ona? Mimi? Landgrab? Zaraz zobaczymy. No, nie wiem. Zaraz zobaczymy. No i gdzie ona jest? Popatrzysz na kontakty daleko Zary. Hen. A. Okej. Okay. Fran jakaś. Frania. Ja mówiłam. Dobra, miałaś rację. Dobra, Pączek, nie sprzątaj. To co teraz? Nim spać? Tak, niech idzie spać, bo ma najgorszą tą potrzebę. Jezus, ej, proza życia. To Zara chyba też, żeby szła spać. To Zara posprząta, bo ma dobrą energię. Będziesz posprzątane na jutro. Dokładnie. Kosz na śmieci oczywiście nie wyniesiony, nie zapomniany. W ogóle za co my płacimy tej sprzątaczce? Wiesz co, teraz się tak zastanawiam, że nie wiem, ale niech lepiej będzie. A żarówkę naprawimy? Czy naprawione są naprawimy wszystkie? Naprawimy żarówkę. Dobra. Nie, dałam, naprawiamy. No i ta jeszcze będzie nam śmieci, ta Mimi. Nie Mimi, Mimi tylko Franka. Fran. Niania Frania. Kiedyś lubiłam Nianie Franie, ale to był jednak słaby serial po dłuższym pomyślunku. Napisz oko, spoko, spoko, a potem jak człowiek zaczyna ogarnie, to takie w sumie słabe. No, to słabe było. Dobra, posprzątała po sobie. To co, kładziemy ten, naszą Zarę? Tak, idziemy, kładziemy ją do żłoba i spać, spać. Spać, spać. Gość zasyfi nam oczywiście kibel, który posprzątaliśmy, bo jak żeby inaczej. No, oczywiście. Dobra, polazła sobie. Dobrze, Pończuś, jak u ciebie, panie Pończuś? Jak się pan ma? Tak średnio widzę. Na co tu jest kosz w sypialni? Nie mam pojęcia. Też nie wiem. Kwiatki trzeba podać. Nie gadaj. O ja pierdzielę. A czemu sprzątaczka się tym nie zajmie? Dobra, Zara się tym zajmie. No. Zara po prostu tutaj odwala. O, śnił o Zarze. A to nie jest twoja dziewczyna, Pączysławie. Tak. Powiem, po dziewczyną będzie ta Teresa. Białolica. Tak. Wyznania dokładnie. Gejszy. Czekaj, kliknę sobie, czy się nagrywa. Nagrywa się, dobra. Do opory śpimy, dokładnie. Nie? O, już jest ten opór. To co, siku, prysznic i żarełko. Tak, i impreza. I impreza. I zadleję może jeszcze przez telefon pogadajmy, bo on się tak płacze o tą przyjaźń, a nie chcę go stracić. Nie chcę stracić, zależy mi na przyjaźni z tym bogaczem, bo synem bogacza, bo wiesz, awanse, nie, plecy dobre i takie tam. Właśnie, dokładnie. Bo wszyscy zawsze tak rozkminiali, że co to kogo obchodzi, ile się ma przyjaciół, rodziny, a Zara niech idzie do pracy, tak, bo nam każdy grosz jest potrzebny. Że po co przyjaciele, co to za różnicę robi, że się kogoś zna do awansu. A zna się w świecie pełnym załatwiania roboty po znajomości, to ja nawet jestem w stanie to skumać. No, to jest racja. Telefon dzwoni. Będzie nas poganiał pewnie Malcolm, czy jak mu tam, kurde. A Zara do roboty. To tu nie ma tych prankowych telefonów teraz, czy z kasą? Nie, były na początku. No, oczywiście, dobra. Tak wiedziałam. No.
A ona to pracy niech zarabia na naszą leniwą dupę. Break tam ponczesów, okej, niech sobie jeszcze zje. I on ten... Dobra, zabawa. Zabawa... co to jest? Ludzie! Ale to nie teraz. Ale jaka ej, ta? To nasz samochód do pracy? Tak. To jedźmy do tej pracy. Nie, może se darujemy. To co, szybka decyzja. Jedziemy do pracy. Może nie spadną te potrzeby tak bardzo. Może nie. A uniformu nie mamy. No nie ma. Ale kurde, no, limuzyna na maksa. No bez kitu. I to na którym poziomie dopiero? Na sprzątaczka. No możemy wykaż sobie się ten popatrzeć, jak jakie gówno odwala nasza sprzątaczka. No, i idzie wszystko. Do widzenia, no, nie? Nie, bez kitu. Zara będzie musiała podlewać kwiatki i takie tam. Kto to ten? A, to o, ten właśnie, lancerski mięśniak. Dobra, to Zara przyjedzie, to podleje kwiatki, a my... No, w sumie to tak nie spada. Dobra. Dobra, zarobiła 250. To spoko, bo... To co, od razu... Tak? To od razu... Od razu chwytamy za słuchawkę tak, tak. I przyjęcie? Tak, oczywiście. Dobra. Ile my już ludzi znamy, rodzin znaczy się takich tym. No, dokładnie, nieskończona lista wszystkiego. Właśnie, a propos telefonu. Zrobimy małą kryptoreklamę, bo ten odcinek dostaniecie po publikacji. No dobra, to może przyjdzie na imprezę, to się to poprawi. No zobaczymy, bo tu będą, wiesz, nowi ludzie do imprezy. Ja myślę, że trzeba będzie go zaprosić. Dobra, to jakoś to obczajmy. Wracając do mojej wypowiedzi, zapraszamy was na filmik z ewolucji telefonów w klasycznym The Sims, a przy okazji jeszcze ewolucja szafy. No Raniaka kryptoreklama. Dzień, 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 koniec reklamy. W ogóle nie wiem, teraz jak to nagrywamy, jak stary już będzie film o ewolucji telefonu. Stary, ale... Stary, ale jary. Kurde, jary. Dokładnie. Ale te 500 simolonów to robi różnicę, naprawdę. Oj, dobra, tak, jak my z humorem no siedzimy... Dobra, to zrobimy imprezkę i damy jeszcze zaprosić Dudleya, bo mi zależy na przyjaźni z nim. A nie chce mi się wbijać, wiesz, dobra, teraz na imprezie kolejnego kumpla, no bo, znaczy i tak będziemy musieli, bo czterech nam potrzeba, nie? Ale wiesz, to co mamy wysoko, to też trzeba dbać o to. Dokładnie, Zara, posprzątaj stare żarcie i zrób nowe. Dokładnie. Przyda się na coś. Tak, zaproś. Tak? Dobra, nie wiem, czy jakąś muzykę im załączyć, no pewnie, mają coś? To Zara niech zrobi. A nie, ona teraz, to Pączek teraz go zaprosi i jak przyjdzie? A, nasze ukochane no, dobra, przejścia. Dobra. Dokładnie, tylko jest problem, nie mają radia, muszę coś nie, kupić. Nie, mam szafę grającą. A, dobra, to faktycznie. Oni to mają dość sporo goście takich rzeczy imprezowych. Jest tak jacuzzi. Co to za babsztyl? Ej, czemu nasza gejsza nie przyszła? Co to za baby? No właśnie nie wiem. Jak chcę oj, żarówka pękła. No znowu. No, ej, nie ma gejszy. Nie, to co my mamy gejsze zapraszać oddzielnie? Co to za baby, jakieś pudernice? No. Nie wiem, to zaprośmy gejsze, zaprośmy. Co? To było tak, Teresa.
to na razie olewamy tych gości. No nie tak zaraz, wiesz, sami siebie, o, już wleźli, nie? I co, będziemy mieli raging party? Zaproś. Ta konsola zaraz wybuchnie od nadmiaru tych simów. Bez kitu. Przyszedł Dudley? Nie ma go jeszcze na horyzoncie. Cała masa jakichś bezużytecznych ludzi, których ma w dupie. No, dokładnie. Nie ma Dudleya, nie? Dudley w ogóle. Ciekawe, czy to nie jest blokada, że nie możesz, że masz imprezę, ale nie możesz sobie zapisać. Boże, weź dodatkowo. Tak nawet nie mów. Co to jest? Jezus, nie wiem. Ej, przychodzi. Kto to przyjechał? Landgrab stary. Pewnie nas pogonić, żebyśmy cele robili. No zrobiliśmy awans, wbiliśmy, nie? O, czekaj, no. No ej, o... Idzie Teresa. Jest Teresa. A gdzie jest... To olewamy Landgraba, bierzemy Teresę. A Dudley to nie jest ten? Nie przyjechał on za niego? No to pogadajmy z nim, czego on chce. W sumie nic, on przyjechał jako gość i zostawił auto tutaj. Jest Dudley. Dobra, powitajmy Dudleya. Dobra, miałaś rację. Co? Miałaś rację. O ludzie! Ej, to my mamy wbić te 3000... nie, ile my mamy to poprawić? O 5000? Bo nam włamywacz oczywiście ukradł ten obraz warty 2000 simoleonów, a i tak mieliśmy, czy tam 3000, już nie pamiętam. A my mieliśmy to dokładnie miejsce o 2000 jeszcze podreperować. Więc my mamy strasznie dużo kasy tutaj do wydania, żeby to miejsce, jego wartość podwyższyć, więc naprawdę my jesteśmy załamani. To jeżeli to nam w takim razie zabiera możliwość robienia imprez superanckich, to ja nie wiem. Dobra, weź powitaj Dudleya. A... I jeszcze ci bardziej załamie. Oni się powitali, ale poszli od razu. Kurde, czyli oni nie są tymi gośćmi imprezowymi. A co jeśli nie będzie nie dotyczyło gejszy, tylko którąś z tych latawic trzeba będzie? Czekaj, wszyscy idą. A, bo Landgrab ich wykosił. Aha, ja to za szybko kliknąłem, bo ja myślałem, że on przychodzi opierdzielać. Nie, on powiedział, że to nie jest jeszcze miejsce na imprezki. I wiesz, i opierdziel za to, że kurde, nie podwyższyliśmy wartości. Ale my nie mamy, bo my mamy tyle forsy. Chyba, że ten prysznic kupimy za 3999, no to wzrośnie trochę wartość. Nie, ale ja się teraz podłamałem, wszystko mi się ułożyło w jedną całość. Jaki bezsens. To wszystko przez tego pieprzonego tego. Kurde, powinniśmy się nauczyć na błędach i ten, i wziąć te zasrane te alarm antywłamaniowy. No, to następny domek, to już musimy wszystkie rzeczy porobić. Zaprosiłem Dudleya, może jeszcze trochę wbijemy. O. Zara, ty jest taka głupia, że ja nie mogę jechać. Jezus, Dudley to nic nie robił, ale przynajmniej ogarniał siebie, a ona to nic. Daj, jeszcze włazić do kibla. A jak tam Ponczesław z potrzebami, bo widzę, że źle. Okej, źle. No fani energia. O, jest Dudley, dobra. Dobra, poprawmy z Dudleyem, kończymy odcinek, bo ja się podłamałam. Ja się też podłamałam. I Ponczesław teraz będzie musiał iść do pracy, Zara też, bo trzeba zarobić na ten Sonic prysznic. I kurde, tak, kupić dokładnie ten prysznic, to przynajmniej tak o jakieś... Dobra, jeszcze potwierdzić tą przyjaźń. I jeszcze kurde, Lolek ten... Jak to się nazywa? Kurde... Zaraz to im nie tamto. Miałem, już włączyłem.
I co, jest kumplem? No... Ja cię kręcę. Ej, Zara, odpieprzaj się. Nie! Co jest? Gadaj ze sobą, jak nas ta gra kopnęła na sam koniec odcinka. Co jest? No, teraz idź spać. Błagam, niech pogoda... Jezus... No jest 64, o co chodzi? Gdzie on idzie? A, dobra, niech zeżre. Żryć. To pączek siadaj obok niego. Jest tam coś do zeżarcia? Jakie w ogóle potrzeby ma pączek? Jakiś ten. Fatalne. Na pewno energia i zabawa tu by... No i co? Pogadajcie sobie o pogodzie. Ja no, tu turbo sobie pogadaj. Gdzie on idzie? O nie! Dobra, niech idzie spać. Kończymy to, my to chyba ogarniemy poza odcinkiem, bo zawsze jak włączamy nagrywanie, to nam nic nie idzie. Tak, a poza odcinkiem to normalnie lecimy jak na no, pokazie, bez kitu. Nie? Dobra, także tym smutnym akcentem i zdenerwowaniem weź naszym... Weź pokaż mi jeszcze jak wyglądają nasza praca. No, potrzeby wiem, że są ze praca. Tak dwóch nam przyjaciół w tej chwili brakuje. Teraz kontakty. No, mamy 64, o co chodzi? Dobra, poza odcinkiem, patrz, z Teresą mamy 55 i z naszą przyjaciółką, a z nim 64 i nas nie lubi. No, bez kitu. Trzeba będzie do niego potem zadzwonić przy lepszym humorze i nie wiem, może z nim pogadać przez telefon i tyle. Ale to już poza odcinkiem ogarniemy, bo nam wtedy lepiej idzie. Dokładnie. Dobrze, że robimy tutaj urywki takie, jakby jak się coś dzieje ważnego. Tam się więcej dzieje poza odcinkiem niż w odcinku. Mam wrażenie, że w odcinku, kurde, niby tutaj robimy, że wiesz, awansik wbiliśmy czy coś tam, a tak naprawdę większość to jest proza życia. No, bez kitu. Dobra. No to no, pa. Ja nie mam nic do dodania, ja też. Pa.